Fajnie jest mieć z dwudniowym wyprzedzeniem zaplanowane nagrywanie i wybieracie sobie fangame, co nie? I nagle dowiadujecie się w powiadomieniu, że Eleven nagrał ten fangame. Siemanko, z tej strony MDziak, dawno się nie widzieliśmy, co nie? Miałem troszkę załamki, ale wracamy i gramy dzisiaj sobie w The Glitched Attraction, czyli fangame FNAF-a, który jest pseudo escape roomem. Nie wiem, nie oglądałem u nikogo. U Elevena pewnie będę nadrabiał, jak rozegram całą serię u siebie. Jeżeli podoba wam się seria i jesteście ciekawi, co będzie dalej, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie. No i lecimy, gramy, nie wiem czego się spodziewać. Main menu, new game, replay, background, achievements, extras. Dobra, nugame. Are you sure you want to start a new game? Tak, jestem pewien. Mam nadzieję, że cokolwiek wytłumaczę. Select difficulty, okej, wybierz poziom trudności. Dobra. Checkpointy są wszędzie generalnie. Only the checkpoints at the end of each level will be saved. Whoops. Dobra, bierzemy Dobra, nie jesteśmy cheapa mode. Ale będę żałował tego. Będę żałował, prawda? Nie wiem, ile odcinków nagram. Pewnie ze dwa, tak od razu na zapas. Jest czwartek u mnie aktualnie. Jestem po robocie. Więc, no... Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dude! Opuść to nowe Fazbear Attraction! Mój przyjaciel wziął wszystkie rzeczy i... Chodź tu! Musisz to zobaczyć! A, mój przyjacielu, weź wszystkie rzeczy, dobra. Lokalizacja została do ciebie wysłana. Chodźmy dzisiaj. Czekaj. Łe? Bebej buba! Dajesz, ziomuś! Idziemy do Fazbear Attraction, czy jak to się to nazywa? Tak, The Fazbear Attraction. To jest... Mua! Mua, mua, mua. Taki pomysł, panowie. Normalnie ja dzisiaj piszę do chłopaków: ej, panowie! Idziemy do Glitched Attraction! Szybko, bo to Fazbear Attraction, to lecimy, kurwa, będziemy z animatronikami walczyć. Kto się pisze? Wszyscy? Poruszaj się w UASD... Siema! Welcome to the renewed and redesigned Fazbear attraction. Witam. Here, you will experience all the creepy stories made by lunatic haters of Fazbear Entertainment. Lunatic haters, no tak, sami hejterzy. Robots come to life, a murderer roams the place, and accidents happen in the back rooms. Do not link to the 2027 accident if you really think you are prepared for this journey where you may experience things such as fear, panic, injuries, extreme sweating, epilepsy, fainting, heart attacks, and their variations. Join us right now for a price of only $14.99. Ping will also make us not responsible for any of the symptoms mentioned before. Okej, okay, tylko $15, a mogę dostać zawału, umrzeć, zabij... Dobra. Press E or left click to interact. Thank you. Now, before I open the door for you, please give all your belongings to my mate in the other window. A mogę nie? A mogę nie? Co to znaczy wszystkie... A, to pewnie telefon, prawda? Excellent. The door has been opened. Thank you and have a new great experience. Ta, no to już nie mam telefonu, już nie będę miał do kogo dzwonić. A mogę wyjść tędy? Nie? Trudno. Hello there! Okej. Okay. Tip manager, press the arrow to continue the interaction. BBB. Many months later. Once you want to start playing the level. A to ja mogę teraz się rozejrzeć, tak? I want to go back! To co, to już nie mogę się wrócić. No dobra. Brawo, skończyłeś wprowadzenie. Teraz kliknij finish, żeby spotkać się z twoim drugim najlepszym przyjacielem. Kto będzie moim drugim najlepszym przyjacielem? Siema! Chciałbym kiedyś zobaczyć taki występ animatroników. Szkoda, że się Chuck E. Cheese wysypało, co nie? Kurde, chciałem kiedyś odwiedzić Chuck E. Cheese. Już myślałem, że się coś popsuje. Cześć, Foxy! Fox, daj mi latarkę! Ziomuś, kocham cię! Nie no, jak Foxy nam daje latarkę, to dobra gra jest. Bam bam baram 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 bam. Kliknij Ctrl albo C, żeby crouchować. Stand up, hold left, shift, down. Nie podoba mi się stwierdzenie, żeby biec.
O kurwa, to... To było szybkie! Kamerka mi się zbugowała, o nie! O no! Wait a second. Ja nie wiem, co się dzieje z tą moją kamerką ostatnio. Ja 700 na nią wybudziłem, a się psuje gorzej niż ta poprzedniczka. O no. Czemu zaczynamy od... O kurwa! Czemu zaczynamy od najstraszniejszej części FNAF-a, której nienawidzę z całego serduszka? O no, zaczynamy od najstraszniejszej części FNAF, czyli FNAF 4. Jasne, że się da kliknąć. Why you do this to me? Why you do this to me? Kurtyny. Przytrzymaj kurtyny, żeby mieć je zamknięte. Ciekawe, kto tam będzie chciał do mnie zapukać, co nie? Przytrzymaj E albo left click, żeby założyć ubranie? Co? W sensie ten... No nie. No nie. O, tu będzie układanka. Ale niby jak? Press spacer to stop hiding. Ale nie ma. To nie ma tego. Okej, ukończ puzzle, żeby wydostać się z pokoju. Zanim ktoś cię dopadnie lub skończy się czas. Aha, wspaniale. No to powiem wam, że ten escape room to kurde taki hardy będzie. Coś mi się tak zdaje. Okej, będziemy potrzebować na pewno dwóch kluczy, bo to już widać. Ciekawe, czy będę mógł szufladę otwierać. Dobra, zaczynamy. Tak, wszystkie tipy? Nie rozumiem tylko tego, bo przytrzymaj L albo lewy klik, patrząc na ubranie, żeby ubrać je. Problem leży w tym, że ja tu nie widzę żadnego ubrania. No ale dobra, start. A, tu jest ubranie. Dobra, to wiele wyjaśnia. Nie podoba mi się to. Oj, nie podoba mi się to. Bo to jest coś w stylu... Jesteś... A przed tobą jak się ukryć? Ale nie było wyjaśnione jak... He will be sleeping on this chair when he starts to wake up. Flash him with the flashlight to stop him. Problem leży w tym, że świeciłem mu prosto w jabłko. Pamiętaj, że możesz kliknąć lewy shift, żeby biec. Świetnie! Ale tak bez tipów teraz? A to czemu on nie był wyjaśniony? Ej! Gówno tipy! On nie był wyjaśniony, jak działa. Ale gówno tipy. Dobra, zaczynaj! Nie wygłupiaj się. Lecimy. O maga! To jest gra za bardzo na słuch, za mało na granie. Ziomie, duży jesteś. Ziomie, spory jesteś. Sporych rozmiarów. Halo? O my god, tak długo ten trwa zakładanie tego. Maga! Chyba kogoś posrało z tym troszeczkę, odrobineczkę. Freddy! Don't laugh at me! I'm very good at this game.
Oh my god, ale długo się to tą zakłada. Oh fuck! Szybciej! Szybciej! Ej, wy też nie byliście wyjaśnieni. What the fuck is happening? Oh my god! What the fuck? What the fuck? I co to miało oznaczać? Weebly wobbly przed ekranem? Nie mogłem ani zdjąć stroju, ani się Okej, no dobrze, patrz na rzeczy, z którymi możesz interaktować, ale... A to co miało znaczyć, że Fredberki się zaczęły pokazywać? Cholera jasna. Ja się chyba za długo pierdzielę z tą łamigłówką waloną. Nie ma go. Konia ostro. Teraz jest. Gotcha, bitch. No czemu się patrzysz? No idź stąd! No idź stąd, nie mam czasu. Nie mam czasu! Papupa, papipa. Flashlight! Flashlight mi daj! Oh my god, to jest gówno. Sraka odbyt. No i co jest? Teraz jest dobrze ułożony. Co mi to dało? Absolutnie nic. Oh my god! Ale on jest big. Ej, wejdu! Ba, bibu! Ba! Ba, ba! O, baba! Nie nadążam! Nie nadążam. No F! Fuck ma. Tik. Tik, tik, tik. Dwa klucze. No. Give me the klucz! Karta? Co? O, ostatni puzzle! O co ty gadasz? Freddy! O! Nie! Zakładaj! Dopierdalaj! Nara! A! Nie zauważyłem, że jednak była jeszcze marionetka. See his tentacles come out of it. Hide from him until he leaves. Zajebiście. Problem leży w tym, że nie zauważyłem, że jednak jeszcze nie wyszła. Czemu he? Hebe. Nie no, generalnie fajnie jest zrobiona gra, ale... Ale... Gra na samym początku. Tipy podpowiedzą ci, co masz robić, żeby przetrwać. I żeby ogarnąć, co się dzieje wokół ciebie. Też tipy 5 sekund później. Wiesz co, spierdalaj, nie dowiesz się nic. Ja pierdolę. Cisza. Cisza przed burzą! O, jak zaraz pierdolnie, to dopiero będzie burza. Nie. O, nie pozwalam! Aha, No idź stąd! Idź stąd! No i poszła. I poprzednio mam wrażenie, że... Tak samo.
Tak samo poszła, ale nie poszła. No. I co? Webu! Pa! Pipa popu! Papa pipa! Pipa! No idź stąd! Hopie! Co to był za dźwięk? Hopie, ja mam co robić. O, hopie. To co ja mam dalej zrobić, bo ja chyba... No dobra, zajebiście. Szuflady też umiem takie zaprogramować. Nie. O, przycisk. Ta. Buton. Pewnie tych butonów jest tu więcej. One się losowo pewnie lespią czy coś. Fedi. O, fuck. O, fuck. Zakładaj. Zakładaj. Co, gdzie, jak? Co, gdzie, jak? O, safe, świetnie. Skąd ja mam kod znać do tego sejfu? Nie, znikaj, znikaj, znikaj! Kamerka mi się znowu popsuła. Cholerna kamerka! Mam większe problemy na głowie. Książki FNAF. Ej, bo mam jeden przycisk. Psychika mi siada. To dlatego się tak wibdiłowi nie robi. Halo, bo mam jeden przycisk. Który robi autentycznie nic. Ziomu Sidston. Nara. Twoja stara. Czekajcie, ja naprawię tą kamerkę, bo mnie zaraz chyba coś... Zesram się! Chłop wydał 700 zł na kamerkę, żeby mieć dobrą jakość kamerki. To kamerka mu się wyłącza losowo. Chodźcie, pokażę wam coś. Ja pierdolę. Się skupić nie da. Ej, dobra, bo ja mam jeden przycisk. 300 obrazków. My fun day. Potrzebuję kodu. I co? Kolejność książek? Nie? O kurwa! Ja nie wiedziałem, że to ona, ono! That was a quick one. Ej, no powaga, bo obrazek jest idealnie złożony. Nie był idealnie złożony, ale z tym debilem. Może nadal coś mi nie pasuje. Nie wiem, przestań nic stąd. Ej, nie no, no bo serio, bo kliknąłem przycisk, który miałem cały jeden w pokoju. O kurwa! Miałem autentycznie jeden przycisk w pokoju. I'm dead. No, prawie. Czemu podłoga jest sufitem? Oh my god. Czy nawet ja tak po asetach nie idę? No dajcie spokój. O, ziomie, nara! Ej, powaga, bo ja potrzebuję kodu do sejfu. Skąd ja mam ten kod do sejfu wziąć? Bye!
Ты бы я не угальным. Тож под ушком есть, может? Здесь big as fuck. Ёмья. Эй, ну, я хиба... О, мака. 2, 5, 8, 7, 6, 8. O kurwa, ty kim jesteś? Skąd? Gdzie? Czemu? Aha, on kontroluje zegar. Jeżeli... Znaczy pojawi się wtedy, kiedy skończy ci się czas albo otworzy się szafa do wyjścia. Boni de bani. Ale ja mam kurwa mały łeb, wam powiem. Ten obrazek nie był ukończony, cały czas nie był. Ja już miałem wszystkie odpowiedzi w sumie. A jestem głupi jak but. Dobra, przechodzimy to teraz. Ja wam mówię, że teraz to przechodzimy. No, ale mnie wkurza ta latarka, wam powiem. Ta latarka to jest chyba najgorzej zrobiona mechanika w całej tej grze. Bo autentycznie to jest jedyna mechanika, która mi tu nie styka zawsze. Jest wyjątkowo upierdliwa. Tentakle! Tentakle! Nara! Nara! Idź stąd! No idź stąd! Ja nie mam czasu! Tu się nagrywa! Te Fredberki też nie były wyjaśnione, co z nimi w ogóle chodzi. Teraz już wiem. No muszą być dwie dolne szuflady, żeby było ciekawiej. Co? Gdzie są moje klucze? Oh my god. Idź stąd. O oh my god! Tentakle idą! No idź, ja chcę klucze użyć. Ten dźwięk jest niesamowity. Ej, dobra, ja przegapiłem klucz tutaj gdzieś? Tak, przegapiłem, jestem głupi po prostu. Cisza. Cisza przed burzą. Jaki kod? 801387. Nic nie widzę. 801 jak? 387. 387. Wypię dalej. Cześć Bani! Ale żegnaj! Łatwo? No time to live! Przeszliśmy! Zajebisty jestem w tą grę, co nie? Ale wiecie co? Ja nie nagrywam drugiego odcinka, ja idę wyjebać tu kamerkę chyba przez okno, tak profilaktycznie. Ej, dobra, przeszliśmy, kochani widzowie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zobaczymy się następnym razem, co nie? Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. No i cześć! Miłego wieczoru wszystkim, dnia, czegokolwiek, kiedy to oglądacie, nie wiem. Ja pewnie w robocie będę jeszcze. Cześć!